Ponad hektar łąk spłonął na terenie pomiędzy Rościszowem a Pieszycami. Z rozległym pożarem w niedzielę po południu walczyły dwa zastępy strażackie. Akcja trwała ponad 2 godziny. Na szczęście ogień udało się opanować. Po godzinie 13 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze suchej trawy w miejscowości Rościszów. Do działań udały się dwa zastępy straży pożarnej. Przez blisko 2 godziny strażacy przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego i wody gasili pożar nieużytków na łąkach i polach. Wypalanie traw to w sezonie wiosennym prawdziwa plaga. Proces ten wbrew pozorom nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie, przynosi jedynie szkody dla przyrody oraz dla człowieka. Co roku na przełomie właśnie zimy, początkiem wiosny mamy nadwyżkę takich interwencji. W tym tygodniu już odnotowaliśmy 13 takich zdarzeń, pożarów suchych traw, łąk. No niestety jest to taka u nas, że tak powiem, brzydka moda na wypalanie, na, że tak powiem, oczyszczanie terenów nieużytkowych poprzez wypalanie traw i łąk. Dym pochodzący z wypalania traw jest bardzo niebezpieczny, nie tylko z powodu zatruwania atmosfery. Wypalanie traw nierzadko utrudnia również poruszanie się po drogach kierowcom. Gęsty dym ogranicza widoczność, w wyniku czego dochodzi do wielu wypadków i kolizji. Płomienie przenoszą się też na zabudowania gospodarcze, a czasem na budynki mieszkalne. Wszystko to prowadzi do strat materialnych, a nawet do tragedii. To bardzo duże zagrożenie. Pożary suchych traw niosą ze sobą to zagrożenie, że podczas podmuchu bądź też zmiany wiatru ten pożar może się bardzo szybko przenieść. Również przenieść na zabudowania gospodarcze. No i od tego oczywiście palą się budynki. My mieliśmy takie interwencje na terenie naszego powiatu, gdzie spaliły się zabudowania gospodarcze. Powiem więcej, mieliśmy nawet ofiary śmiertelne w wyniku takich pożarów. Osoby akurat byli to podpalacze, którzy zachłysnęli się dymem, stracili przytomność i zginęli w takim pożarze. Należy zaznaczyć, iż wypalanie traw, oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne, jest też niedozwolone. Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze pozbawienia wolności albo grzywny.